piątkowe popołudnie marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień w towarzystwie burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza spotkał się na konstantynowskim placu Kościuszki z tegoroczną Miss województwa łódzkiego konstantynowianką Magdaleną Michalak. Magdalena Michalak, która jest studentką Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, zaprezentowała marszałkowi swój obraz Świtezianka, namalowany podczas pobytu na lutomierskim plenerze, pejzaż malowany ziemi łódzkiej. Pieniądze ze sprzedaży obrazu zostaną przeznaczone na warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych, organizowane przez Stowarzyszenie Czuję Sercem. We wrześniu dopiero jakoś będzie licytowany ten obraz. Na razie nie ma na to czasu ani środków, ale mam nadzieję, że pójdzie za jak największą sumę i dzieci będą naprawdę szczęśliwe z tego powodu. To spotkanie z Miss Polonia województwa łódzkiego, konstantynowianką, a drugą konstantynowianką, bo poprzednia Miss była również z Konstantynowa, no i postanowiliśmy podkreślić ten fakt, spotykając się, przekazując gratulacje tu w Konstantynowie, na tym zmodernizowanym dzięki funduszom unijnym rynku. Podczas spaceru po zrewitalizowanym placu Miss przedstawiła marszałkowi swoje plany związane z nauką na łódzkiej uczelni oraz wynikające z powierzenia jej roli najpiękniejszej mieszkanki województwa. Marszałek podziękował łódzkiej studentce za charytatywny gest, życząc sukcesów w ogólnopolskich wyborach. Spotkanie w Konstantynowie było także okazją do rozmów z mieszkańcami miasta, chłodzącymi się wraz ze swoimi pociechami w cieniu efektownych fontanek.